W Ameryka Express widzieliśmy różne przygody, niektóre zabawne, inne mniej. Czy po tej decyzji prokuratury przyszedł taki oddech, że na szczęście koniec takiej historii, która mogła się źle skończyć? Zupełnie inaczej. To będzie mój jedyny komentarz na ten temat. Mianowicie zastanawiałem się, kiedy wpływały te pozwy przeciwko nam, nad abstrakcyjnością tego pomysłu, bo za chwilę nie będzie można w filmie zagrać, bo jakaś grupa taka czy śmaka będzie pozywała aktorów ustawionego, w sensie gdzieś tam programu reżyserowanego jednak, prawda? To jednak. Natomiast zastanowiłem się nad tym, że następuje pewna dewaluacja pewnych pojęć. Jeżeli się ta fundacja popierana przez panią profesor, którą miałem w dużym szacunku, dalej mam, skupia na takim medialnym wydźwięku tej sytuacji, nie wiem po co, żeby sobie zrobić publicity czy coś, czy nie wiem, zwrócić na siebie uwagę, może niech się zajmą prawdziwymi przypadkami przemocy domowej. I to mnie, powiem szczerze, zasmuciło. Ja nie miałem żadnych reakcji, co ma być, to będzie, ale smutno mi się stało, że ci ludzie znajdują taki niewiarygodnie absurdalny pomysł, żeby zaistnieć, nie wiem. To było smutne. To jest smutek, mój smutek na temat takiego działania. Ja mógłbym oczywiście kontratakować i tak dalej, ale raczej jestem smutny. Myślę, że nasze społeczeństwo nie jakby oczekuje czegoś innego. Też od tych podmiotów, które to niby zawiadomienie składało. Smutek. A po tej decyzji prokuratury czujesz ulgę? Nie, ja po prostu zamieściłem informację na ten temat, bo dla mnie od początku było to absurdalne i no jest mi smutno, bo ja jako dyrektor teatru i jakby mający gdzieś poczucie pewnej misji, żeby tym ludziom i dostarczać rozrywki. No, nie wiem, co powiedzieć więcej na ten temat. Nie wiem.